Cześć, witajcie, z tej strony Avi. Dzisiaj nagrywamy The Binding of Isaac Repentance. Tak, dzisiaj, tak jak mówiłem, będziemy grali na Grid Mode oraz nowy wygląd karteczki. O tym nie wspomniałem w poprzednim odcinku, za co was przepraszam. No, w sumie jest sobie po prostu, więc to nic nie zmienia. Grid, dzisiaj Grid, tak jak powiedziałem. Odblokowaliśmy w poprzednim odcinku Samsona, więc myślę, żeby nim właśnie tego Grida pokonać. Dobra, lecimy. Lecimy Samsonem. W końcu jakaś odmiana, coś innego będzie działał w końcu, tak? Okej. Mam... No nie wiem. Chyba zmienię tego rana. Mam modyfikację, która pozwala, żeby tutaj się rozpiła maszyna Grida, tak? Okej, zmieniam to, bo to nie ma sensu. Tak w sklepach, po prostu takie małe ułatwienia. O, okej, to już jest fajne, to jest naprawdę fajne, biorę ten item. No i tak możemy sobie zacząć, myślę. Z takim fajnym itemem. To jest też super dobre. Tylko nie ma bomby, szkoda. Bomba by była fajna, rozsadzić sobie tych ludzików oraz kamień z X. Dobra, no i co, tu są fale. Co każde tam ile sekund na dole tam zobaczyć. Zaczyna się kolejna fala, no i trzeba tak przejść fale. Po prostu wszystkie fale. Jak się przyjdzie wszystkie fale, to walka z bossem. Potem o Devil Room, bądź Elger Room. Elger Room będzie teraz, tak? No i potem po sam koniec kładzić oczywiście naszego Chiefa. Okej, okay, ale to jest Grid, to nie jest Gridier, bo jeszcze jest Gridier, który się blokowuje. I on jest na serio hard, nie? On jest taki odzwierciedleniem trybu ciężkiego. A sam Grid jest na poziomie łatwym, więc tutaj... Oh fuck, bez problemu powinno być, ale jestem głupi. Znaczy nie jestem głupi, ta gra tak tworzyła to, ten pokój, żebym się w niego wpierdzielił. Po prostu się w nim zrespiłem, tak? Znaczy on we mnie. Ale niesamowicie słabego Tirsa. Go dałoby się poprawić zdecydowanie. Okej, okay, tam kubki, ginąć. Wy na mnie straszne na szczęście. No i teraz będą bossa, tak? Dostaliśmy obrażenie, a Samson działa tak, że tym więcej dostanie obrażeń, tym więcej ich będzie zadawał, więc lecimy. Mam więcej obrażeń niż normalnie bym miał, więc już to wykorzystuję. Aha, bo to jest na sobie piętro. A to nie musiałem. Ale chyba to działa też tak, że jak się nie wychodzi z pokoju bitwy, to się dostaje więcej coinów. Z tego co pamiętam. Chyba, że to było z zatrzymywaniem. Nie pamiętam. A zatrzymywanie na pewno, ale czy wychodzenie, to już nie wiem. To się okaże. Okej, okay, prosty taki podstawowy głośników dostaliśmy, więc najmniejszego problemu nie będzie. A wiem, tylko Kida się rozwali, bo jest irytujący. Dobra, i tak jest. Szybko ci rozwaliliśmy po prostu. Dobra, zobaczmy co możemy kupić. Na pewno klucz. Jesteś pewniakiem. Teraz pytanie, czy będzie bomba. Nie ma bomby. Więc dalej. O, ho, 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 ho. Nie ma szans, że cię pominę. Hej, Oskar. Okej. Super? W sensie, nie wiem czy super, ale... Czekaj, czy dobrze czytałem? To są gigantyczne... Okej. Okay. F2, nie będzie nam to przeszkadzać. Żeby nam nie przeszkadzało. Zobaczcie. Okej, spoko. Yo, ej, fajny ten. Okej, okay, wy na chyba obrażeń zadajecie przecież. No, nie zadajecie. To jest na pewno ten item, który myślę. Tak, to jest ten item. Super. Będziesz spinem? Nie, jesteś sama, to czemu niby ty? Jesteś łatwa, przecież. Devil Room, taki właśnie easy, nie?
repetensowy co prawda, ale jednak nie taki ciężki. Mogę mnie nie bić, jakbym mnie nie bił, to by dropnęła prawdopodobnie... Nie, nie dropnęłaby, bo to nie jest boss room. Tylko tak, to co nie? Ona nie dropnęła, tylko ucieknie chyba po prostu. Dobra. O, ja zrobiłem to tak bez sensu. No bo i tak może być wszystko byle co, tak? No to lepiej na Angel Room, to będzie za darmo. Okej, okej, okej. No kurczę, nie ma bomby. Dam jednego coina. No i ciul, już nie ma szans. Po prostu lecimy niżej. Ja ten trinket sobie wymienię na tamto może pulsowanie, bo... No bo po co mi wielkie pierdy skupy, tak? Wiadomo, no co to w ogóle jest za trinket? No błagam. No i lecimy teraz niżej. O, pulsujące łzy. No zawsze ta ich wielkość może złapać większe pole, wiadomo. Kolizji. O, cię kręcę, a to zatem jest naprawdę bardzo fajny itemek. Amnezja chyba przecież nie da żadnej statystyki. Serce da, okej. To, o, tak właśnie, ten item powoduje to, że każdy będę miał tylko negatywne pigułki, tak? I ale za to każda negatywna pigułka będzie dawała jakiś bonus. Na prawo właśnie widać tą maszynę Grida. No tutaj sobie jest, więc fajnie, fajnie. Niestety beznadziejne są te itemy. Słabe w ciul. Dobra, klucz. Skoro mnie stać, od razu klucz kupię. A, myślałem, że może za te dwa coiny to jeszcze by coś tam przemielił. I jeszcze może by klucz był na przecenie. Okej. Okay. 10 fal przed nami, więc zacznijmy je robić. Zwalczać. Niszczyć. Eksmitować z tego świata. Okej, okay, w miarę się wyrabiam. Z czasem, co tyle dobrze. Właśnie najważniejsze jest to, żeby się czasem wyrabiać. Bo jak i będzie za dużo, to... No będzie za dużo i się je po prostu zginie, wiadomo. Nie wiem, czy te pulsujące łzy przypadkiem nie są bardziej obciążeniem niż pomocą. Ja! Obym zapełne dostał. Wy macie tak dużo HP. Czemu musicie mieć tak dużo HP? To jest żart. Dobra, uciekam, uciekam. Jezus, ten efekt jest tak dobry. Jak ja to unikłem! Okej. Okay. Ej, ja dzisiaj mam takiego farta. Ten grid będzie po prostu fiutkiem. Dzisiaj to ja mam normalnie skill, tak? Tak, skill. Tak, to są umiejętności właśnie, nieszczęście. W większości to umiejętności, wiadomo. A właśnie to chciałem wykorzystać na ciebie, ten efekt. Chwila. Klawiatura mi skacze. Bo jest krzywo ustawiona. Dobra. Elegancko drugi bossik, który będzie... O mój Boże. No nie za fajny. Pistula. Tak się nie mylę. Jak nie mam, tak właśnie. Okej, okay, jeden po jednym może. Po jednym. Najlepiej w dziursku zabić.
Bo tam się pijawa nie zrespi. Super. Okej, okay, ej, bez problemu, bez problemu. Easy. Easy. Łatwo z wami, dobra. A ten efekt jest coś taki zajebiście rzadki, nie wiadomo czemu. Okej, okay, łatwo. W takim razie sobie coś kupimy, tak? Okej, ciebie wezmę na pewno. Teraz powinien szybciej strzelać. Okej, okay. Płacę trochę coinów. Super, chyba super. Póki co damy 5, tak? Żeby się nie rozpędzać, no i w sumie tyle zostawimy. Zobaczymy, co będzie w Angel Roomie, mam nadzieję. Nie lubię tych bossów, niesamowicie, bo są po prostu nieprzyjemni. Zostaw mnie. Kuźwa, ale chociaż tyle, że damage'a dostaje od was. Trochę bez różnicy, bo i tak tylko na tą walkę. Co się stało? Odginął mi przed twarzą. No nie, dwóch na raz się nie da was tak wyspidranować. To nie będzie miało sensu. Dobra. No nie wiem, ta grid maszyna nie zawsze jest w sumie. Okej, okay, dam te 5 coinów i lecę. Jak nie weszłem do tego Devil Roomu, powinien mieć więcej szans na Angel Room, ale to się okaże, tak? A to najwyżej będę pakował w poduszkę za to. Nie no, po 50 mają. Ale skam. Uuuu, ale dobry item. Yo. Ej, to jest dobry item, tu za 7 nawet. No, tej maszyny już tu nie ma, tak jak mówiłem. Nie myliłem się, o to wychodzi. Okej, wejdę, bo w sumie ok, niech będzie. O, pierwszy i ostatni chyba raz. Ja myślałem, że jesteście takimi, którzy plują po prostu łzami, tak? Pomyliło mi się. Okej, coś nie wyrabiam. Dobra, idzie dobrze, idzie dobrze. Dobra, jest dobrze, jest perfekcyjnie. Po wszystkim. Okej, was grubas się nie obawiam. O was to raz dwa po prostu zachodzicie jak zimaki i tyle. W jakiś czas umiecie kupiłam, w którym tak łatwo jest uniknąć. To wszystko nie trafiam, wywalam ten tylko co jest? To przez niego normalnie. Dobra, bossik. Ja no serio. O. No to łatwy ten bossik w sumie. No pocieszmy się chociaż. Oła, oła. A tak łatwym bossie dostałem. Wstyd trochę. A drugim jest War. Ten też bez problemu. Ty. Zaskoczyłeś mnie tym ruchem. A bez problemu, tam łapską ciebie, tam elegancko. Dobrze, łapło. Dobra.
Ja go leję. Bez problemu. Dobra. No to pierwsze co? Ciebie. No, kluczyk wezmę. No, szkoda. Ja bym nie wziął. Co? Okej. Okay. Halo, dajcie mi pieniądze. Ale z item. O. To taki słaby item. Nie, no to internet nie działa. Gówno, to nie item. Aha, to jest efekt zatruwania. Ja myślałem, że to jest blue. No to wcale się zagadłem. Nie powiem. Okej, okay, Angel Room. Nie. Ej, to jest nie żeby coś, ale naprawdę bardzo dobry deal. Zgoda. Spoko. Jestem w stanie pójść na taki układ. Okej, Womp. Tak, teraz Womp. Trzy kolejne na to kluczyka nie kupimy, chyba że będzie na przecenie. O, spoko familiar. O, Dead Cat. Chociaż trochę było mi szkoda tego HP. HP up za 7, raczej kupimy na bank. I skrzynka na lewo, fajnie by było ją otworzyć, chociaż nie wiem za bardzo, czy się opłaca. Jak działa ten item? Ożeż, cholera jasna. Kupy. No to najprościej brzmi na świecie. Ten bąk jest orbitalem? Tak mi się wydaje chyba. Nie wiem, czy to wnioskuje po tym, że tak się kręci wokół mnie. Jak tak, to w sumie zacnie. Jakkolwiek może mnie uchronić kiedykolwiek. Do czego się sprzyda, nie? O, no, o, ho. Panowie. Ten trik tylko pomodował, nie rozkręcajcie się tak, że wszyscy familiarze mają samo naprowadzające pociski. Ale mój i tak ma, więc to bez znaczenia. No nie, ej. Cholera jasna. Halo. Gro. Dobra. Bosi. Po prostu lećmy na bossa. War? Z tobą właśnie problem sobie robiliśmy poratunek. Żeś się nie pokazał niestety z tej lepszej strony. Z tej gorszej. Niestety, dla ciebie niestety. O! No i znowu, żeś się nie upnie. No to co jednak jesteś po prostu frajer, wiesz. No niestety. Boss, którego zje trucizna na szczęście, bo on będzie skakał i denerwował, ale może trucizna go trochę zdejmie w momencie, kiedy będzie pod ziemią. Albo łapsko. Dobra, bez problemu. Tam sobie poczekamy, najpierw sobie weźmiemy jakieś fajne przedmioty. Albo nie? Po prostu sklips. Ej, halo, ja nic nie mam blokowanej. nie dostawaj tak. Cieszę, że można mieć Eclipse na grid mode, powiem, że się Eclipse nie odblokowało, nie?
trzeba tak respity tych mobów. Ej, ty, ej, ja tu nie wiem jak cię unikać. Ej, to jest trochę nie fair. No i po to jest to one up właśnie. Dobra, czyli wiadomo czego nie robimy. Dead cat. Nie ma sensu. Lepiej sobie trochę tego HP-a przefarmić może. Jednak. Też bez sensu, ale co będzie tutaj? Tutaj będzie nad... O kurde, ej! Wow, fajny item. Ja bym chciał soulhearty. Come on. No już więcej nie dam, bo mnie po prostu nie będzie najzwyczajniej w świecie stać. Dobra, ciebie pomijam. Chociaż mam właśnie 12 obrażeń, nie mogłem jeszcze raz spróbować. A dobra, że cię kiedyś śmieć. Tyle tam ta walka się po prostu potoczyła. No i tyle mam do powiedzenia. Teraz będzie inaczej. No, teraz bez żadnego obrażenia. Właśnie o to chodzi. Ja, ale gówno. Nie, no dobra, po prostu wyjdę stąd, nie chcę na to patrzeć. Jest tam serce? Czerwone serce. Jest. No sobie wejdziemy tutaj. O, pocało się w sumie. O kurde. O, okej. Okay. W sumie okej. Okay. Jeszcze będzie nam. Te dwie bomby zostawię jeszcze, bo jeszcze będą na pewno dwa te. Spoko. Bo musimy sobie rozwalać tych ziomeczków w sklepie, bo z nich może wypaść przecież właśnie Steam Sale. A to jest niewiarygodnie potrzebne. Nie pamiętam co robiłeś damage, o kolejny. No. O, inwestujemy w soulhearty. No i w ten damage up tutaj, czyli ten silver bar chyba, czy iron bar, jakkolwiek. Lecimy. Kurde, no ej, halo! Powiedz mi, czy to było sprawiedliwe? Kurde. No właśnie, nie było. Skąd mam dwóch tych ziomeczków? What the fuck? Ten item może mi je dał. I czemu gra jest tak przyspieszona? Albo się tak wydaje co najmniej. Okej, to było w miarę dziwne. No to nie ma co grać z losem, więc po prostu wezmę ciebie. No i co harty, tak? Okej, ciebie sobie wezmę też. Lecimy z bossem. Dobra, taki boss to może być boss prosty. A drugim bossem będzie to, co już w sumie było, więc do znaczenia. Krew? Naprawdę krew!
Zawiodłem się na sobie. Dobra, lecimy sobie. Ciebie. I okej, okay. Zanim kupię za harty, to najpierw zobaczę sobie z tym. I to jest ten boss. A nie, to jest dwóch. No to tak, no bug. Bez problemu. Co ty robiłeś, skarpetko? Dwa to harty? Za jedną ser, no to w sensie... No życie, nie? Okej. Okay. Odblokowaliśmy jakiś fajny karek, więc... A wiadomo, speed się sprzyda. Dobra. No to siup. Jeszcze raz siup. Teraz nie będzie tego item roomu, więc... Trochę ciun. I lecimy na przedostatnie piętro z ostateczną walką z gridem. I się strach bać, nie? Strach się bać. Pieniążek. I tutaj będzie. O, Soul Heart na sam początek, to dobrze. Black Candle, da nam Black Carta, no to można kupić. O, tego chciałem uniknąć. Cholera jasna, dwóch was jest. Czemu nie leci ogień? Halo, mam ten item? Mam. What the fuck? Ej, halo, ogień. No, teraz. Właśnie, niech was zbija na ten ogień. To trochę niebezpieczne zrobiłem. Ten ogień mnie uratował. Ogień jest tak dobrym itemem. Itemek, o, to super. Nice. Harcik biorę. Masz na do zmiany. Nie wiem, ile mam gdzie ewolucję. Matkę. Jedno, no to nie ma sensu. Bo tym wygląda jakby sensowna ewolucja. Tego chciałem uniknąć. Damage up. I ta ręka. Dobra, robimy tak. Te dwa itemy i tyle, myślę. To co właśnie przed chwilą robiliśmy sobie porachunek, kolego. Ohohohoho. Bez przesady. Okej, okay, jakoś sobie poradzę, chyba bez nad obrażeń. Zjadłem. Po prostu w nich wszedł i w nich pożarłem. Ajajaj, przyprzyłem się to. Ty, jak musi wyglądać hard, kurde? To, że jest... No, nie wiem, mniej czasu chyba jest po prostu, bo nie rozumiem. To jest zajebiście ciężkie przecież. Okej. Okay. Od razu z bossem dwa bloaty. To niezły boss. Teraz drugi. Okej, okay, po nich. O! Trzy regmeny, dobra, bez problemu. Dobra, zrobiłem to, co chciałem, czyli... Dwa coiny mi zabrak. O nie. O, jest! Lamb of Call. Okej, okay, to super, ale... To dwa coiny.
O nie, 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 to jest źle, jest źle, jest źle. Jeden coin. No to jest chyba koniec, nie? I tak ma poziom tirsy. No nie, nie może być tak, że jednego coina zabraknie, naprawdę. O kurczę. Dobra, płacamy wszystko po prostu. Jakiś unlock. No i lecimy na tego ziomeczka, tak? Na tego grida. Kurde, miałbym tak dużo HP. Dwa coiny, to jest tak mało. Dobra, damy radę. Nie, ja nie mogę w takich pokojach dostawać. Fajny czas i moment na taki ten. Dobra, lecimy z nim. Zobaczcie, jak Griffin jest wcale takim ciężkim bossem. Powinniśmy z nim dać jak najbardziej radę. Okej, okay, nie dam się uzdrowić. Na takiej najmniejszej szansy, ziomeczku. Kuźwa. Co jest? Ten efekt palenia się daje naprawdę zajebiście. Czy efekt palenia niszczy tych śmieci? Czy znaczy, że miałem szansę dwa coiny? Zesram się zaraz i pójdę. Czy mogłem jednak jeszcze mieć te dwa coiny? Jak ja to unikam? Ja jestem jakiś dzisiaj perfekcjonistą. Okej, okay, bez problemu. A, na dzisiaj, znaczy w ogóle na to nie straciłem, no. Nie jestem, bez problemu, bez problemu. Oporu nie daję. Dostałem obrażenie od ziomeczka, kurde, nie. Znaczy chyba, chyba że od widza. O, okej, okay, dostałem to raz. Bez problemu. Super item. Tak mi się wydaje. Dobra. Jeden coin? Serio? Mi się wydaje, że więcej. Nieważne. Okej, okay, dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam was teraz w takim razie do oglądania tej cudnej kascenki na mój drugi kanał główny, na którym nagrywam Transformice. Bardzo fajna gra. Po drodze, jak nie znacie, to się zapoznajcie. Nagrywam tam poradniki o wszystko tej grze, więc możecie fajnie zacząć. Oraz na kanał Pauliny. Bardzo serdecznie zapraszam. Wow, satysfakcjonująca cutscenka. Dobra, no to zapraszam was, nie wiem czy to mówiłem, chyba nie. Nie wiem, na Discord, tak? Tam generalnie to jest na głównym kanale bardziej, ale tak się odnajdziecie, możemy popisać, to są ankiety. To jest fajnie po prostu, polecam. No i zobaczmy jak to wygląda u naszego Samsona, no jest. Tylko na poziomie prostym, bo nie jest krwią, co nie? No i czyli jednak, dobra więc... Trzymajcie się, no i cześć, pa pa.